Witam was wszystkich, kochani. Jesteśmy tutaj, aby świadczyć o Jezusie. O tym, który nas wyrwał z ciemności i przeniósł do światłości. Chciałem wam powiedzieć historię mojego życia, jak to się stało, że jestem tutaj i mówię do was. W 2012 roku w więzieniu, mając 21 lat, poznałem pewnego człowieka, który czytał Biblię. Ja na tego człowieka wylałem swoją całą frustrację, którą gromadziłem w sobie od dziecka, ponieważ wychowywałem się w patologicznej rodzinie. Mój ojciec przesiedział 20 lat w różnych więzieniach i był alkoholikiem. W domu nie było dobrze, od dziecka widziałem alkohol, awantury i niestety taka jest przykra rzeczywistość, że co druga, trzecia rodzina w Polsce tak żyje. Ludzie żyją w biedzie, jest alkohol, narkotyki. I tak było w moim domu, w mojej rodzinie. Ojciec był awanturnikiem, nic na spokojnie nie potrafił zrobić. I kiedy ten człowiek czytał Biblię, ja leżałem sobie na górnym łóżku i w ogóle zacząłem mówić tak, jak większość osób mówi, gdzie był ten Bóg, skoro tak i tak się działo w moim domu. I wszyscy oskarżamy Boga, ale chciałem was rozczarować, że to jest życie bez Boga. To jest skutek życia bez Boga. I tak było w moim domu. Mój ojciec nie urodził się kryminalistą, nie urodził się alkoholikiem. Po prostu na skutek grzechu tak się stało. Każdy człowiek przychodzi na ten świat martwy duchowo. Dlatego każdy musi narodzić się na nowo z Bożego Ducha. Ja narodziłem się na nowo z Bożego Ducha i dzisiaj, na dzień dzisiejszy jestem wolny od nałogów, ale przede wszystkim jestem wolny od moich myśli, od tego, co się działo w moim domu, ponieważ te wspomnienia ciągle mną kierowały emocjonalnie. Byłem rozwalony od dziecka, byłem pozbawiony jakichkolwiek wartości, ponieważ zostało to we mnie zabite od maleńkości, od dzieciństwa. I wierzę, że są tutaj osoby na tym miejscu, które mają podobne problemy i coś podobnego teraz przeżywają, ale wiedz, że możesz być wolny od tego, oddając życie swoje Jezusowi. Ja na skutek uwierzenia w Jezusa przestałem myśleć o tym, ponieważ ten stary człowiek umarł wraz z tymi wspomnieniami. Na dzień dzisiejszy mogę być wolny od tych wspomnień. Nie utożsamiam siebie z tym, co przeżyłem ja, tylko z tym, co przeżył Jezus. Dlatego prowadzę zwycięskie życie i ty też możesz żyć zwycięskim życiem tutaj na ziemi. Pewnie znacie wszyscy tą historię, bo tego uczy nas religia od dziecka. Każdy gdzieś tam w szkole słyszał, że Adam i Ewa zgrzeszyli i Bóg powiedział do nich, że jeżeli zjecie z drzewa poznania dobra i zła, na pewno umrzecie. Oni nie umarli fizycznie dalej żyli, ale umarli duchowo. Stracili relacje z Ojcem. I każdy człowiek przychodząc tutaj na ten świat rodzi się martwy duchowo, dlatego Jezus powiedział do Nikodema, pewnego faryzeusza, dostojnika żydowskiego, że musicie narodzić się na nowo. I to jest prawda, kochani, ja się narodziłem na nowo, z ducha i z wody. I dzisiaj wiem, że jaki Jezus jest w niebie, taki ja jestem na ziemi. On jest święty, ja jestem święty. On jest miłością, ja jestem miłością. On jest Synem Bożym i ja jestem Synem Bożym. I każdy może dzisiaj przyjść do Jezusa, może zawołać do Niego, może wyznać swoje grzechy i może pojednać się z Bogiem, bo Jezus pojednał nas z Ojcem przez swoją krew. Jezus wszedł do miejsca Najświętszego w świątyni, nie ręką ludzką zbudowaną i tam złożył swoją krew jako okup dla nas wszystkich, jako wieczne odkupienie. Dlatego Jego święta krew oczyściła mnie z wszelkich grzechów. My jako ludzie, przychodząc tutaj na ten świat, jesteśmy obcy Bogu i wrodzy umysłem. Nasz sposób myślenia jest wrogi Bogu. Nikt z nas nie myśli o Bogu, tylko myślimy o sobie, bo jest w nas te ego, które musi umrzeć. Właśnie ten stary człowiek musi umrzeć i ten stary człowiek we mnie umarł. Dlatego dzisiaj mogę żyć normalnym życiem, mogę być przyjacielem, mogę być bratem, mogę kochać innych ludzi. A wcześniej żyłem w nienawiści, żyłem w poranieniach. Każdy z was przeżył coś w życiu, co odcisnęło piętno na jego duszy, na twojej duszy, na psychice. Ale dzisiaj możesz mieć przemieniony umysł. Jeżeli oddasz życie Jezusowi, możesz mieć przemieniony umysł i możesz być bliski Bogu. Jeszcze dzisiaj masz szansę, możesz dzisiaj po tych słowach, jeżeli słyszysz te słowa,
to możesz dzisiaj w domu prostym wyznaniem, tak jak tylko umiesz powiedzieć Jezusowi, Bogu, wyznać swoje grzechy, a On na pewno jest wierny i sprawiedliwy, On Ci odpuści wszystkie grzechy, oczyści Cię od nieprawości i możesz żyć dla Niego. Ale trzeba przede wszystkim w to uwierzyć, że Jezus Chrystus umarł za Twoje grzechy, zmartwychwstał i siedzi po prawicy Ojca. Jezus, jak powiedział, że przyjdzie, tak On wróci, ale nie jako malutki Jezusik, tak jak jest tutaj przedstawiany w Polsce, tylko jako potężny, żywy Bóg. I przed Nim zegnie się każde kolano. I wszelki język wyzna, że Jezus Chrystus jest Panem. Dlatego dzisiaj zachęcam Ciebie, możesz pojednać się z Bogiem. Największy problem ludzkości to jest to, że ludzie żyją bez Boga. Każdy myśli o sobie. Każdy myśli, że tylko mi się należy. Ja tego potrzebuję. Nikt nie myśli o drugiej osobie. Te ego w sobie musi umrzeć. Musisz narodzić się na nowo. Każdy z Was. Każdy z Was myśli o sobie. Nie mamy... Nasz problem to nie jest prezydent, nie wiem, jakieś inne państwo, tylko to, że ludzie żyją bez Boga. Ale każdy może dzisiaj narodzić się na nowo. Jeżeli żyjesz dzisiaj w jakichś zniewoleniach, jesteś chory, możesz przyjść tutaj, położymy na Ciebie ręce i zostaniesz uzdrowiony. Bo tak powiedział Jezus, że ręce będziemy kłaść na chorych, a oni będą uzdrawiani. Widziałem w swoim życiu wiele uzdrowień, też przez moje ręce widziałem uzdrowienia i wierzę w to bardzo, że Jezus tak jak kiedyś, tak dzisiaj uzdrawia. Jeżeli borykasz się z jakąś chorobą, obojętnie jaką chorobą, nie ma większego imienia nad imię Jezus. Żaden rak, żadna schizofrenia nie jest większa od imienia Jezus. Jeżeli dzisiaj jesteś chory, potrzebujesz uzdrowienia, możesz tutaj podejść, będziemy się o Ciebie modlić. Jeżeli chcesz przyjąć Jezusa teraz publicznie, nie patrząc na ludzi wokół siebie, możesz podejść tutaj, zrobić krok wiary i oddać swoje życie Jezusowi. Ja tak zrobiłem, nie patrzałem na ludzi wokół. Jestem wolny dzisiaj od opinii innych ludzi, jestem wolny od samego siebie, od swojego myślenia, od poczucia winy, od poczucia żalu. Jest pewna droga, która wydaje się słuszna człowiekowi. Moja droga też wydawała mi się słuszna, ale w konsekwencji ta droga, która wydaje Tobie się słuszna, prowadzi do śmierci. Jedyną drogą do życia jest Jezus. Jezus jest jedyną drogą. On powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. I nikt nie przychodzi do Ojca, jak przeze mnie. Tylko przez Jezusa możesz przyjść do Ojca. Nie ma innej drogi. Jest jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi, Jezus Chrystus. Nie żadna Maryja. To jest w ogóle wymyślone przez ludzi, to jest kult maryjny, to jest bałwochwalstwo. Jedyną drogą do Ojca jest Jezus. Przeczytałem swoją Biblię, nie ma tam nawet wzmianki, żeby Maria była w niebo wstąpiła. Jezus w niebo wstąpił, ale nie Maria. I to nie Maria poszła na krzyż za Ciebie, za Twoje grzechy, ale Jezus Chrystus. Możesz dzisiaj w to uwierzyć. To jest dostępne również dla Ciebie. Jeżeli chcesz, możesz tutaj podejść. Każdy, kto chce ujrzeć Królestwo, musi narodzić się na nowo. To jest warunek. Te życie się skończy. Nie wiadomo, ile będziesz żył. Tego nikt nie wie. Ale tam staniesz tylko Ty i Jezus. Tak samo tutaj możesz przyjść tutaj, możesz pojednać się z Bogiem. I nie patrząc na innych ludzi, bo my często patrzymy na innych ludzi, co inni powiedzą. I przejmujemy się opinią innych ludzi. Możesz być dzisiaj wolny od tego. Możesz wyjść z tego świata, pojednać się z Bogiem i żyć tym życiem, do którego zostałeś stworzony. Chciałem Ci powiedzieć jeszcze coś takiego, że nie należysz do samego siebie. Należysz do swojego Ojca. To On Cię stworzył i my jako ludzie nie należymy do samego siebie. I dlatego też On nas wykupił. Ja na dzień dzisiejszy cieszę się, jestem szczęśliwym człowiekiem, że należę do Jezusa, że Jego święta krew mnie wykupiła i mogę żyć dla Niego, bo wcześniej żyłem jak śmierć, żyłem, po prostu byłem pozbawiony jakichkolwiek wartości, latałem po ulicach od dziecka, nie miałem wzorca i wiele ludzi tak żyje. I Jezus tak naprawdę pokazał mi moją wartość. On pokazał mi wartość, przelewając swoją krew na krzyżu. Jeżeli nie byłbyś warty krwi Jezusa, nie przelałby On swojej świętej krwi. On stworzył nas na swój obraz i swoje podobieństwo. Dlatego jesteśmy wiele warci i On oddał swoje życie.
Dlatego jeżeli dzisiaj żyjesz w jakichś zniewoleniach, nie wiem, narkotyki bierzesz, klejesz, cokolwiek robisz, co cię zniewala, czy jesteś uzależniony od, nie wiem, papierosów, pornografii, seksu, możesz dzisiaj być wolny. Bóg nie stworzył cię do takiego życia. To diabeł przekształca to, co zostało stworzone na Boży obraz i Boże podobieństwo, na swój obraz i swoje podobieństwo. On jest całkowicie przegrany, pozbawiony pewności siebie, on żyje w strachu. On jest przerażony dniem, że Jezus tutaj wróci i on będzie musiał spotkać się twarzą w twarz z wiecznym potępieniem. Ale jeżeli ty się narodzisz na nowo, nie ma dla ciebie potępienia, bo Słowo Boże mówi, że dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie, którzy narodzili się na nowo, nie ma potępienia. Dlatego ja dzisiaj żyję całkowicie wolny od tego, co narobiłem, a narobiłem bałaganu w życiu i każdy z was narobił bałaganu. Każdy z was dorosły wie, że narobił bałaganu i za ten bałagan trzeba zapłacić, ale mam dla ciebie dobrą nowinę, że Jezus zapłacił za ten bałagan i on dzisiaj, jeżeli oddasz mu swoje życie, patrzy na ciebie tak, jakbyś nigdy w życiu tego nie popełnił. Także zachęcam cię do tego, żebyś sobie przemyślał te słowa i jeszcze dzisiaj możesz oddać mu swoje życie. Jeżeli pójdziesz do domu przed snem, rozważ sobie to, o czym my tutaj mówimy. Amen.